proszę państwa, kto z państwa jest za nieudzieleniem absolutorium prezydentowi miasta Kędzierzyn-Koźle za rok budżetowy 2012, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto z państwa jest przeciwny takiemu stanowisku, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto z państwa wstrzymał się od głosu, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Dziękuję. 5 za, przeciw 10, wstrzymujących się 6, obecnie głosujący 0. Zatem uchwała nie została podjęta. Istotną sprawą była opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w stosunku do komisji, bo komisja zawnioskowała do Rady Miasta, aby nie udzielić prezydentowi referendum, opierając się na 6 według komisji istotnych zarzutach, które zostały przedstawione. Niestety RIO, niestety podkreślam, RIO nie podzieliło zdania komisji rewizyjnej, uznając, że te zarzuty nie są na tyle ważne, aby nie udzielić prezydentowi absolutorium. Stąd też myślę, że radni, którzy w pierwszej wersji głosowaliby za nieudzieleniem absolutorium, zrównoważyli tę sytuację po opinii RIO i uznali, że lepiej się wstrzymać od głosu niż głosować przeciwko organowi nadzorczemu. Dzisiaj jest taka sytuacja, że gdybyśmy załóżmy zagłosowali przeciwko organowi, przeciwko RIO, czyli by była poparta uchwała Komisji Rewizyjnej o nieudzieleniu absolutorium, to pierwsze, co by pan prezydent zrobił, złożyłby zawiadomienie o tym, że uchwała jest nieważna i najprawdopodobniej RIO podtrzymałoby jego decyzję i za miesiąc czasu, czy za 2 miesiące otrzymalibyśmy informację z Regionalnej Izby Obrachunkowej, że uchwała podjęta dzisiaj przez Radę Miasta dotycząca nieudzielenia absolutorium nie ma podstaw prawnych. To uważam, żeby było gorsze, bo to było kolejny rok, miesiąc czy dwa walki pomiędzy radnymi a prezydentem. Zostało nam niespełna około 1,5 roku czasu do wyborów, więc myślę, że teraz powinniśmy się mimo wszystko skupić na tym, żeby to miasto już doprowadzić do wyborów. Co prawda jest jeszcze jedna droga w tej chwili odnośnie referendum dotycząca inicjatywy mieszkańców, którzy mogą zwołać komitet i zebrać podpisy, a następnie doprowadzić do referendum. Jeżeli byłoby to referendum wiążące, czyli poszłaby odpowiednia ilość mieszkańców naszego miasta i zagłosowaliby za odwołaniem, to wtedy po pierwsze mogłyby być nowe wybory samorządowe na prezydenta, ale niekoniecznie, bo wojewoda mógłby podjąć decyzję, że wprowadza nam komisarza, bo jest zbyt krótki okres czasu do przyszłorocznych wyborów samorządowych. Czy zasada włączy się w stworzenie komitetu referendalnego? No właśnie tutaj obawiamy się, że stworzenie, jakbyśmy się włączyli, my na pewno zajmiemy stanowisko, bo my bardzo krytycznie oceniamy działalność prezydenta i ten okres nie tylko tego roku, ale w ogóle 2,5 lat, ponieważ nic nie zostało w mieście zrobione. Natomiast musimy rozważyć, czy co jest lepsze, obecny prezydent czy przyszły komisarz. A tutaj na razie nie jestem w stanie powiedzieć. Myślę, że przyszły komisarz to byłoby już kampania wyborcza opcji rządzącej. Podtrzymuje pan te zarzuty jako przewodniczący komisji rewizyjnej, które zostały skierowane do RIO, że faktycznie było coś nie tak, mimo że komisja jakby nie podzieliła państwa stanowiska. Tak, ja uważam, że te zarzuty, które sformułowaliśmy na komisji rewizyjnej, są dosyć istotne i jednoznaczne. Ja nie rozumiem Regionalnej Izby Obrachunkowej, ja szanuję tę decyzję i się poddałem do tej decyzji, ale uzasadnienie do naszego projektu uchwały, że to nie są istotne naruszenia, no nie do końca się z tym uzasadnieniem zgadzam. Nie mogłem wyrazić swojej innej opinii, w sensie niż wstrzymać się od głosu. Natomiast RIO chyba jest taką instytucją, że boi się podejmować stanowisko tak jedno albo drugą stronę. No ja nie wyobrażam sobie dzisiaj, jakie by musiały być zarzuty, żeby RIO powiedział, że radni mają rację. Na przykład my mówimy o niegospodarności, o złym planowaniu, a RIO uważa, że to nie jest nic takiego wielkiego. No i to jest kwestia właśnie dwóch organów, które jeden jest nadzorczym, a my, którym uchwalamy, przyjmujemy uchwały, gdzie mamy różnice, jeżeli chodzi o interpretację pewnych przepisów. Może RIO nie zna wszystkich szczegółów, które są przez prezydenta podejmowane.
Rio, problem jest w tym, że Rio bada jeden zasadniczy element, czy lewa strona budżetu równa się prawej stronie budżetu. Natomiast nie odnosi się do tego, w jaki sposób są realizowane inwestycje, ile inwestycji jest skreślonych w ciągu roku w stosunku do tego, co było planowane. Tego Rio nie bada. Ono po prostu podchodzi typowo ekonomicznie, bilansowo, że aktywa muszą się równać pasywom, więc wtedy, jeżeli to się równa, to jest OK. Natomiast no, nie odnoszą się do rzetelności, staranności planowania budżetu. No, ja nie wyobrażam sobie, ja nie jestem w stanie teraz określić, co by musiało być, żeby Rio powiedziało, że radni, którzy na przykład chcą nie udzielić prezydentowi absolutorium, mają rację. Zakładam, że przykładowo, że planujemy 40 milionów dochodów, a wykonanie jest 2 miliony, no to i nie zmienimy tego. To może wtedy Rio by pozytywnie zaopiniowało coś takiego. Radni również niezbyt przychylili się do komisji rewizyjnej, głosując tak, jak głosowali. No tak, bo to wynika z opinii, którą otrzymaliśmy z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ja sam, głosując wcześniej wniosek za nieudzieleniem absolutorium, dzisiaj wstrzymałem się od głosu, prawda, ale to jest wynik właśnie, wynik organu nadzorczego. To jest takie, że jak z wyrokami sądów, ja się respektuje, szanuje, aczkolwiek nie do końca trzeba się z tym zgodzić. I trzeba działać tak, jak sądy mówią. Sugeruję Państwu postępowanie następujące. Po podjęciu tej pierwszej uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania wraz z sprawozdaniem finansowym i tak dalej, przegłosować, poddać pod głosowanie najpierw uchwałę o udzieleniu absolutorium. Jeśli ta uchwała zostanie podjęta, na tym kończymy procedurę absolutoryjną. Jeżeli nie zostanie podjęta, nie uzyska bezwzględnej większości ustawowego składu Rady, bo taka większość, przypominam, jest potrzebna dla podjęcia tej uchwały. Trzeba by przegłosować uchwałę o nieudzieleniu absolutorium. Jeżeli ta uchwała uzyska bezwzględną większość głosów, została podjęta i by ta uchwała pójdzie do Izby Obrachunkowej, która będzie ją oceniać, prawda, jako organ nadzoru. Ale jeżeli również i ta uchwała nie uzyska bezwzględnej większości ustawowego składu Rady, no to zakończymy procedurę absolutoryjną tym, czym zwykle kończyliśmy ją, czyli bez rozstrzygnięcia. I chcę Państwu powiedzieć tak, że nie da się zmusić organu kolegialnego, którego członkowie mają swobodę co do tego, jak będą głosować, do podjęcia uchwały kończącej w sposób stanowczy procedurę absolutoryjną. Tego się zrobić nie da. Musiałoby być domniemanie, wprost prawa wynikać, norma, że jeżeli Rada nie podejmie uchwały o udzieleniu absolutorium, to znaczy, że podjęła uchwałę udzieleniu. To musiała być norma na to. No, ale tej normy, jak Państwu mówiłem, w naszej ustawie nie ma. No. Nie ma. Była i nie ma. No. Ja myślę, że ocenę wystawiła Regionalna Izba Obrachunkowa mimo usilnych starań Komisji Rewizyjnej, które według mnie były czysto polityczne. Regionalna Izba Obrachunkowa oceniła pozytywnie wykonanie budżetu. Poza tym, jak sami Państwo wiecie, sprawozdanie finansowe zostało przyjęte większością głosów. Jest to po prostu niekonsekwentne dla mnie i ma ewidentnie wydźwięk polityczny, ale przyjmuję z pokorą. Któryś z tych zarzutów, sam Pan mówi, że traktuje Pan jako polityczne, ale one też jakoś merytorycznie miały uwzględnienie w tych planach finansowych, czy też w zadaniach budżetowych, które były planowane? Żadne. Odnieśliśmy się do wszystkich 6 zarzutów Komisji Rewizyjnej i w żadnym nie znajdujemy poparcia merytorycznego i prawnego. W związku z tym takie stanowisko przedstawiłem Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Regionalna Izba Obrachunkowa odniosła się do stanowiska Komisji Rewizyjnej, odrzucając to stanowisko. Z jednej strony można powiedzieć, że droga do referendum została zamknięta, jeżeli chodzi o udzielanie absolutorium, ale czy obawia się Pan teraz na przykład inicjatywy referendum? Jeszcze raz powiem to, co mówię od samego początku. Samorządność nie kończy się w dniu wyborów i mieszkańcy mają narzędzie w postaci referendum zawsze. Jeżeli uznają, że trzeba odwołać prezydenta miasta Kędzierzyn-Koźla, przyjmę z pokorą taką decyzję. Jednocześnie zawsze mówiłem, że będę namawiał wszystkich, nie tylko tych niezadowolonych, ale również zadowolonych, do tego, żeby, jeżeli dojdzie do referendum, wzięli w nim udział.
Nie boję się takiej weryfikacji. To jest samorząd. Gmina to my. I uważam, że na każdym etapie, każdego dnia mieszkańcy powinni brać czynny udział w podejmowaniu decyzji. Stąd wiele innych moich działań i byłbym niekonsekwentny, gdybym jakby uciekał od tematu referendum. Czasy są trudne i mimo tych trudności, nie mówię tylko o aspekcie finansowym, ale też bardzo trudne decyzje i myślę, że jedną z najtrudniejszych moich decyzji była reorganizacja szkół. Nikt się wcześniej nie odważył na to, bo na tej sali, gdzie dzisiaj głosowano nad absolutorium, siedział były prezydent, siedzieli radni wielu kadencji i żaden z nich nie pokusił się podjęcia tego trudnego zadania. Ja jestem tutaj od tego, żeby nie tylko, że tak powiem, zbierać laury, ale też obrywać za niepopularne decyzje, ale one były konieczne. I dzięki na przykład takim decyzjom można było otworzyć dwa oddziały przedszkolne, bo były takie wnioski mieszkańców. Więc uważam, że bycie prezydentem to nie jest tylko, tylko ta przyjemna strona, ale trzeba podejmować trudne decyzje. I jeżeli mieszkańcy uznają, że trzeba rozpisać referendum, będą chcieli wziąć udział, ja naprawdę przyjmę z pokorą, bo taka jest rola włodarza gminy. Gmina to my. Prezydencie, rozważywszy już zupełnie tylko i wyłącznie na kalendarz, bo jeżeli nawet taka inicjatywa by się pojawiła, nawet gdyby opozycja była zdeterminowana, żeby te podpisy zebrać i rozpisać referendum, prawdopodobnie, jeżeli miałbym do niego dojść, dojść do niego dopiero w przyszłym roku, a więc w roku wyborczym. Jak pana zdanie, taka akcja w tej chwili w ogóle ma sens, jeżeli w perspektywie mamy niedaleko wybory? Nie mnie to oceniać. Jeszcze raz podkreślam, jeżeli mieszkańcy uznają za stosowne, to ja przyjmę z pokorą. Jesteśmy na takim etapie, że mamy ogromne pieniądze na dozbrojenie Pola Południowego. Trwają naprawdę zaawansowane rozmowy z inwestorem. Inwestorzy patrzą na klimat w miejscu, gdzie mają inwestować pieniądze. I takie politykowanie nie sprzyja nam na zewnątrz. I ja po prostu apeluję o spokój. Ja rozumiem, że można oceniać różnie, że temat szkół jest bardzo tematem medialnym, ale w tym wszystkim zapominamy na przykład o dzieciach, bo to dzieci chodzą do tych szkół. Czy ktoś z tych ludzi zadał sobie trud i porozmawiał z dziećmi? Czy są zadowolone, że są w innej szkole? Ja akurat szczególnie pilnuję tego tematu i myślę, że dzieci mimo tych początkowych takich sytuacji związanych tak, bo to jest stres, zmiana miejsca nauczania jest stresem, są bardzo zadowolone. Chodzą do szkoły, gdzie jest sala gimnastyczna, gdzie jest, są odremontowane sale. I myślę, że tak naprawdę, kiedy do samorządu dostaje się polityka, może nawet politykowanie, zatraca się idea gminy i samorządności. I tylko proszę o to, abyśmy mogli normalnie pracować na rzecz gminy, bo każdy z nas, tak jak prezydent, tak jak każdy z tych 23 radnych został przez mieszkańców wybrany po to, żeby pracować na rzecz gminy. Ja nie chcę oceniać pracy radnych, to państwo oceniacie i moją pracę, i pracę całej rady i możecie wyciągnąć wnioski. Odnosząc się jeszcze do absolutorium, Regionalna Izba Obrachunkowa, która jest organem merytorycznym, odniosła się dwukrotnie pozytywnie do wykonania budżetu i dla mnie to jest najważniejsze. A wyniki głosowania, kiedy jedno sprawozdanie finansowe jest przyjęte, a drugie absolutorium nie zostało ani nieudzielone, ani udzielone, no to jest ewidentnie polityka. Być może to już jest kampania wyborcza przyszłoroczna, ale to jest wola radnych. Ja przyjmuję to z szacunkiem i z pokorą.